Łączy nas sport. To hasło, które podsumowuje całoroczne działania Instytutu Łukasiewicza, działania, których celem była promocja sportu. Pokazywaliśmy, w jaki sposób polscy sportowcy pomogli sportowcom ukraińskim, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Bardzo szeroki aspekt łączenia poprzez sport, bo łączą się całe generacje, mamy przecież następstwo mistrzowskie pomiędzy pokoleniami. Łączą się też części naszego kraju, mamy różne tradycje sportowe, różne historie związane z tym, w jaki sposób się przez sport wyrażamy. Jedni są bardziej zimowi, inni bardziej letni, jedni górscy, drudzy stadionowi, jeziorowi, żeglarscy. I to wszystko się łączy pod pięcioma kółkami olimpijskimi. To jest absolutnie wyjątkowe. Ogromny zaszczyt być członkiem tej jednej wielkiej sportowej rodziny. I odkąd po raz pierwszy wsiadłam do kajaka, to było moim marzeniem być znanym sportowcem i znać tych wszystkich sportowców. Dlatego to jest coś fajnego, że spotykamy się chociażby nawet na takim spotkaniu i rozmawiamy ze sobą jak równy z równym. Nieważne, czy to jest pan Robert Korzeniowski, złoty medalista, czy medaliści Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata. Po prostu wszyscy się znamy. Sport w ogóle łączy pokolenia i mamy tego dowody po prostu poprzez spotkania w szkołach z młodzieżą, jesteśmy zapraszani, ale również i ludzie, którzy w tym okresie czasu, kiedy my żeśmy grali, pamiętają te spotkania i wydarzenia i niejednokrotnie zatrzymują nas i pytają o zdrowie, jak się czujemy, wspominają tamte czasy. Sport pozwala nam się dobrze wyrazić, sport pozwala nam znaleźć solidarność tam, gdzie właściwie trudno ją znaleźć w jakiejkolwiek innej sferze. Po prostu sport jest oparty na dobrych emocjach, sport jest szczery, sport to fair play, a fair play łączy.